Siemaneczko, moi drodzy, mamy dzisiaj 24 sierpnia, po 15, jakoś 20 podchodzi. Jesteśmy w mojej garażowej kopalni, wszędzie skarby ponaskładane, tamten big bag, wszędzie puszki się tutaj walają, i stalowe, i aluminiowe, no istny zawrót głowy. A tu mamy taką plastikową pralkę, mój ziomal. Tak płakał, Jezu, że jak go kopię przy praniu. Takie mi tykity wciskał. Przecież ja to patrzę. No to plastikowe kupstwo. Plastikowe kupstwo, więc mówię, jak cię może kurka wodna kopać? Pralka plastikowa. Co ty mi tu opowiadasz? Napaliłem się jeszcze, mówię, może będą dwa silniki, bo tu jest pralkowirówka. Widzicie? Pralkowirówka, ale ciutkie to takie... Pralkowirówka, to wszystko jest plastikowe, wszystko plastikowe, bębny plastikowe, wszystko plastikowe, dlatego mówię dwa silniki, ale to pewno będzie na jakimś jednym pasku wszystko połączone, chociaż mogę się mylić, jakby tu były dwa silniki, będzie fajna sprawa. Ej, jedynie troszkę miedziuszki wpadnie, korowarka kupiona, będziemy się bawić. Kurczę, nie mam krzyżaka. Trzeba będzie śliwierą śrubki obcykać. Stare, zardzewiołki, nic się nie zrobi. No moi drodzy, wychodzi na to, że są dwa silniczki. No to nic, bierzemy się. A pralkowirówka jest podobno polska. Także Chińczyk tam nie wyskoczy. Chociaż kto wie, może razem współpracują. Zważymy sobie o kablowanie z tej pralkowirówki. Dobra. gram. Po tulinie, wiadomo, nie? To myślę, że 160 będzie spokojnie, może więcej gramików miedzi. A druga sprawa, poległem, bo nie mam szlifiereczki, żeby odciąć ten wałeczek, co jest wirnikiem połączony z tym bębnem, czy jak się to tam zwie, i tą sprężynę tu trzeba też, co jest silnik
amortyzacja cała, też to trzeba jakoś odciąć. Za słabo się przygotowałem, ale to tylko tyle, wyciągnąć te dwa silniki i to, moi drodzy, na tyle z tego, co tutaj jest. Także jak widzimy, no ale chociaż dwa silniczki, blachy nie ma, są dwa silniczki i trochę tej miedzi. Także, moi drodzy, ja tu muszę zrobić jakiś porządek, trochę sprzedać tego, albo gdzieś tam, gdzieś, kurczę, posegregować, poukładać, żeby tu zrobić porządek. No tak, nie, tu kolega, kurczę, pralką załatwił. Moi drodzy, trzymajcie się i do usłyszenia.